Kongres Bankowości Detalicznej jest po pierwsze fragmentem większej całości takiego projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, na który składa się 7 kongresów, które rokrocznie organizujemy od kilkunastu lat, ale najważniejsze jest to, że to jest środek realizacji, a właściwie jeden ze środków realizacji celu, który nam przyświeca. Wszystkim tym, którzy uczestniczą w tych kongresach i w charakterze organizatorów, i w charakterze ekspertów, i tych, którzy uczestniczą w debatach, a cel jest jeden. Cel to jest podpowiedzieć, jak powinien w Polsce wyglądać zrównoważony rozwój rynku finansowego. Zrównoważony i bezpieczny. I to jest coś takiego, co nas wszystkich łączy, co pozwala również tym ludziom, którzy często pro bono starają się coś dobrego zrobić. No to my w obszarze ekonomii i finansów staramy się proponować takie rozwiązania, które owszem wykorzystują mechanizmy gospodarki rynkowej, która często jest drapieżna, ale takie mechanizmy, które prowadzą do zrównoważonego, bezpiecznego rozwoju tego rynku. I również na Kongresie Bankowości Detalicznej próbujemy przedstawiać różne rozwiązania, które pozwalają te mechanizmy rynkowe doskonalić. To jest nasz cel, a środki realizacji są różne, między innymi kongresy, które organizujemy. Nie są to kongresy dla kongresów, tylko takie, które mają realizować ten cel nadrzędny.